Witam Was w nowym filmiku. Dziś mamy 1 grudnia. Jest to piękny czas, piękny miesiąc. Ja bardzo uwielbiam grudzień, uwielbiam święta, uwielbiam wtedy czas spędzony z rodziną. Jest tak klimatycznie, świątecznie. I przychodzę do Was od razu z kalendarzem adwentowym. Kupiłam kalendarz adwentowy z Revolution. Prezentuje się on tak. Dziś będziemy otwierać pierwsze okieneczko. Jestem bardzo ciekawa, co tam prezentuje się pod numerem 1. Otwieramy ciach. A, wypada mi tu wszystko. Kalendarz adwentowy w środku wygląda tak. Mamy numerki opisane. I zabieram numerek 1. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Jedyneczka. Dobra. Ładnie jest zawinięte. Otwieramy. O, to szminka. Szminka, dobrze mówię? Szminka albo błyszczyk. Nie, szmineczkę mamy. W numerze 1 jest szmineczka. Zaraz zobaczę, jaki ma odcień. Ładny odcień. Ja takie lubię. Podobny chyba mam teraz na ustach. Tak mi się wydaje. I to jest nazwa Baby. Nie chcę mi... Świetnie, ja bardzo lubię błyszczyki, lubię szminki, także super. Zawsze muszę mieć pomalowane usta do makijażu, bo jak mam niepomalowane usta, to wygląda to tak po prostu smutno. Moja twarz wygląda smutno. Więc jedyneczka już jest otwarta. Jestem bardzo ciekawa, co będzie w kolejnych okienkach. Kalendarz adwentowy odkładam sobie na jutro. Zatrzymam się tutaj chwilkę przy tym kalendarzu adwentowym i powiem Wam, że nie wiem właśnie, jak to zrobić, jak otwierać ten kalendarz adwentowy, bo chciałabym pokazać Wam cały kalendarz adwentowy, co w nim jest. Ale ja nie będę nagrywać też vlogmasów codziennie, bo nie ukrywam, jest to dla mnie uciążliwe troszkę. Też nie miałabym Wam co pokazać codziennie. Więc zdecydowałam, że będę nagrywać chyba tylko w weekendy. Zobaczę, jak to wyjdzie w praniu, bo no wiadomo, że z dziećmi nie jest łatwo, zawsze coś w międzyczasie wyjdzie. Także jeśli będę nagrywać tylko w weekendy, to po prostu będę Wam pokazywać kilka okienek naraz w weekend. Chyba tak to zrobię, tak będzie chyba najlepiej. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, mam nadzieję, że zauważyliście, jest lepsza jakość i lepiej mnie słychać. Jestem bardzo podekscytowana, a to dlatego, że zamówiłam nowy aparat. Kupiłam nowy aparat, właśnie nim już teraz nagrywam. Już nie nagrywam telefonem, tylko nagrywam Panasonic Lumix G80M. Dokładnie taka nazwa. Tu jest pudełeczko. Prezentuje się pudełeczko, tak. No i że tak powiem, ja tego aparatu dopiero się uczę. Także jeśli coś tam będzie prześwietlone, będzie miało nie taki kolor, jaki powinien, to po prostu muszę się tego nauczyć. Muszę się nauczyć ustawień, muszę się nauczyć wszystkich przycisków, bo jeszcze nie miałam czasu, żeby dobrze sobie przysiąść przy tym i się nauczyć. Ale film za filmikiem i będzie coraz lepiej, mam taką nadzieję. Ważne, że lepiej mnie słychać. A jeszcze nie kupiłam mikrofonu, także jeśli ja kupię jeszcze dodatkowy mikrofon i go wepnę w aparat, będą tłumione dźwięki na przykład z samochodu albo czegoś innego. Także naprawdę się bardzo cieszę. W końcu będę miała fajny sprzęt do nagrywania. W końcu nie muszę usuwać na bieżąco materiału, bo przy telefonie miałam tego materiału mało, było mało pamięci, także jest, w końcu mam to. A aparat wygląda tak, jeszcze muszę sobie kupić do tego statyw, bo ręką jest ciężko utrzymać stabilizację. Krystianek, zostaw!
z Steph. Krystianek chce łapać aparat, bardzo się zaciekawił. Muszę sobie kupić ten statyw i wtedy będzie już po prostu zdecydowanie lepiej. Bardzo się cieszę, wiem, że już Wam to mówiłam, ale naprawdę było to moje marzenie mieć aparat, nagrywać na YouTubie, więc spełniam swoje marzenia. Korzystając z okazji, że Niuni nie ma, chcę Wam pokazać zabawki, jakie kupiłam na Mikołaja dla chrześniaka męża i dla Niuni. Zamówiłam takie Lego City, z tego co wiem, to on marzył o Lego. I taki tor z dwoma autkami świecącymi. Dla Niuni wzięłam takie kubeczki z czajniczkiem. Je chyba już Wam kiedyś pokazywałam, ale to nic, zobaczycie drugi raz. I kupiłam dla niej jeszcze taki stoliczek do karmienia dla Lali. Ona o takim marzyła, więc zamówiłam i jest. Jeszcze muszę dokupić parę rzeczy dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się dziś wyskoczyć do sklepu. Jeszcze muszę kupić jakiś papier na te prezenty. No i w sumie to wszystko. Jeszcze jakieś słodycze, jakieś tam drobiazgi i będzie. A Krystianek wstał i sobie tutaj leży. Hej, misiu! Hej! Jest przeziębiony i marudzi. Teraz jest chwila czasu, gdzie się zajął. Więc ja mam okazję, żeby coś porobić. Co, misiu? Wyspałeś się? Wyspałeś się? Tęsknisz za Zuzią, tak? Zuzi nie ma? Nie ma Zuzi i tęsknisz. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, właśnie zrobiłam sobie kawunię. Dopiero teraz znalazłam chwilkę na kawkę. Biorę się za picie kawki. Obejrzę sobie jakiś szybki vlogmas i będę zbierać się do sklepu, a teraz idę delektować się przepyszną kawusią. Uwielbiam. Przepyszna. Dzieci za chwilkę zostaną z babcią, chwileczkę, a ja pojadę szybko na zakupy. Krystianka już przebrałam. On co chwilę się tak tutaj moczy. Bierze koszulkę i wkłada ją do buźki i wszystko zaraz jest mokre, więc kilka razy dziennie trzeba go przebierać. O, kto to tu jest taki śpiący? Kto to jest taki śpiący, misiu? Dobra, outfit szybko zmieniony. Ubrałam sobie taki sweterek biały z guziczkami złotymi. Misiek się jeszcze zbiera na szybko. Dopiero co wrócił z pracy i jedziemy na szybkie zakupy, a wy jedziecie z nami. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
here praying that this night's gonna last. You got it all on time. W ogóle jeszcze chcę wam pokazać, co kupiłam w Pepco, taki mini haul. W Pepco wzięłam taką sukieneczkę dla Niuni. Prezentuje się ona tak. Mierzyłam i troszkę jest na nią za duża. Jest ona w rozmiarze 122, ale będzie na kiedyś, dorośnie do niej. Krystiankowi wzięłam takie skarpeteczki świąteczne, bardzo ładnie wyglądają. Krystiankowi wzięłam jeszcze taką świąteczną piżamkę. Prezentuje się ona tak. Jest przepiękna. Ja uwielbiam takie świąteczne motywy i już nie mogę doczekać się, jak mu ją ubiorę. I ostatnia rzecz, jaką wzięłam, to takie białe półśpioszki. Bardzo lubię biel, ale no wiadomo, jak to białe zaraz wygląda, ale może troszkę nam posłuży. Jeszcze kupiłam zabawkę dla mojej chrześnicy, ale mąż poszedł właśnie do samochodu, żeby ją przynieść, bo zapomnieliśmy jej wziąć. Bo chyba właśnie idzie. Poczekajcie. O, jest, wrócił. Przyniosłeś? Tak. To pokaż, bo chcę im pokazać, co zamówiłam. Znaczy, co zamówiłam, co kupiłam. Śpią. O, kupiłam jeszcze papier prezentowy do pakowania prezentów. I prezencik dla chrześnicy. O, taki wielki, taką toaletkę kosmetyczną dla małej damy. Mam nadzieję, że będzie się cieszyć z tego prezentu. Także wiecie co, jeszcze wam coś opowiem śmiesznego. Poszliśmy do lekarza, byliśmy chyba już ostatnimi osobami na wizycie. Wychodząc z budynku, drzwi były zamknięte, ktoś nas zamknął. Po prostu pani, która miała salon fryzjerski na dole, poszła do domu i nas zamkła. Także spalibyśmy w tym budynku, chyba na krześle, ale przynajmniej bym sobie odpoczęła od dzieci. Dzieci by miały noc z babcią, także taka śmieszna sytuacja. Ale w końcu pani się wróciła i nam otworzyła, bo zasieciłam na korytarzu światło i pani zobaczyła, że się świeci, więc po nas wróciła, także juhu, śpimy dziś w domu. Tym akcentem śmiesznym troszkę z wami się już żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. Dajcie mi znać w komentarzu. Widzimy się już w kolejnym. Dobranoc.